Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu w przeszłość. Ja nazywam te unboxingi unboxingami retrospekcyjnymi. Kawa jest, a więc można spokojnie omawiać nowości w mojej kolekcji, więc zaczynajmy. Cóż my tu mamy na tapecie? Na tapecie mamy lokomotywę wydaną już jakiś czas temu, nawet spory czas temu przez oczywiście, tak jak widzicie, firmę MTB. Lokomotywa dość ciekawa, lokomotywa eksploatowana w Polsce, chociaż jak wiecie jest to lokomotywa czeska, ale przede wszystkim wyprodukowana w Czechosłowacji. Według moich gdzieś tam zaczerpniętych informacji bodajże w 1986 roku wyprodukowana, później zmodernizowana, przynajmniej malowanie zmienione. Ale również i według mojej opinii lokomotywa została dość, bym powiedział, poważnie na dobre zmodernizowana i tutaj bym to widział gdzieś w roku 2012, może 2011. Tego dokładnie nie jestem w stanie stwierdzić, ponieważ tej informacji nie ma na stronie Ilostanu. W każdym bądź razie cieszę się, bo ta lokomotywa gdzieś tam była zakwaterowana wcześniej w Czechach, w Ołomuńcu, czy też, jak to mówią Polacy, Ołomuńcu. Często jeżdżę przez Ołomuniec, jadąc do Polski, stąd też no, taka ciekawostka. Ale przejdźmy do modelu. Model MTB. Nie będę się specjalnie wgryzał w to, jakie są mankamenty, a jakie są plusy modeli MTB. Przede wszystkim, moi drodzy, dla mnie napędy MTB są bardzo stabilne, mocne. I to jest naprawdę wielki atut. Natomiast szczegóły zostawiam prawdziwym, wykwintnym modelarzom. Cóż to za model? Skoda 163, kreska 047. W malowaniu takim właśnie tradycyjnym, czeskim, zaraz zobaczycie. W tym malowaniu również ta lokomotywa wjeżdżała do Polski, czyli w tym malowaniu zielono-szaro, takim kremowym. Zaraz się dokoptujemy do tej lokomotywy. Tylko jeszcze chciałem zwrócić uwagę na tą kolorystykę tego modelu i na to, w jaki sposób ta lokomotywa jest związana z Polską. Mianowicie okazuje się, że lokomotywa ta wjeżdżała do Polski już od 2008 roku, bo wtedy była widziana w Krakowie, później w 2010 we Wrocławiu. Później od 2011 roku właśnie chociażby często w Warszawie i w wielu, wielu innych miastach. Ale to, co jest dla nas tutaj istotne, uległa właśnie przemalowaniu około roku 2011 czy 2012 i od tego czasu jest już CD Cargo, czyli w tych kolorach takich niebieskich. Ja później postaram się dołączyć kilka zdjęć z Ilostanu, to będziecie mieli ogląd tego, jak ta lokomotywa wyglądała na przestrzeni czasu. Natomiast ostatnia informacja tutaj, która jest zamieszczona w Ilostanie, zresztą widzę, że ta lokomotywa była wykorzystywana przez przewozy regionalne od 2013 poprzez 2014 rok, a więc całkiem ciekawa historia. Później wróciła do Czech jako cargo i od 2018 roku, według tutaj zamieszczonej informacji, jest CD Cargo Poland, czyli nadal pracuje w Polsce. I to jest dla nas bardzo istotna informacja. Ale to sobie później jeszcze zobaczycie, że tak powiem, na zdjęciach z Ilostanu. Lokomotywa ta, tak jak zresztą większość albo i wszystkie lokomotywy czeskie, nosi swoje imię. Ja już nie wiem, czy prezentowałem Wam, czy nie, ponieważ się trochę zagubiłem w tych prezentacjach, ale mam też Marysię. Marysia jest dość popularna, dość poszukiwana jako model, ponieważ ma tam naniesione logo bodajże przewozów regionalnych. Ja jej tutaj nie prezentuję, nie pokazuję, nie porównuję. Jest to praktycznie ta sama seria modeli. Natomiast ta lokomotywa to jest Basia. No i cóż, to wyciągnijmy Basię z opakowania. Basia przybyła do mnie z Włoch.
Tak, nie z Polski, nie z Czech, a z Włoch. Zdejmę tutaj to zabezpieczenie górne i możemy już się cieszyć pięknem tejże właśnie lokomotywy. Skoda 163 047-4. Bardzo efektowny model, bardzo ładny. Podobają mi się te przestrzenne poręcze przy drzwiach wejściowych. Jeszcze by się chciało aż uchylić tutaj drzwi, ale niestety nie w tym modelu i nie w tej firmie. Proszę bardzo, zgarniacze. Zawsze mówię, że ten spód, to podwozie jest takie dość skromne w tych modelach MTB. Natomiast mamy tutaj dość fajnie, w mojej opinii, dość jak na możliwości MTB przestrzennie właśnie przedstawione dach. Pantografów nie będę tutaj omawiał, nie jest to moja tematyka. Może jeszcze odwrócę ten model, pokażę Wam w ten sposób. O, tak to się prezentuje. Natomiast samo imię tej lokomotywy jest tutaj, tak jak widzieliście zresztą, na przodzie. Tylko potrzebujemy jeszcze właśnie ostrości, aby złapać ostrość. O, Basia. Piękna Basia. Nie mamy tutaj zamontowanych oczywiście wycieraczek. One są gdzieś tam w częściach do montażu. Mam nadzieję zresztą, ponieważ szkoda byłoby, gdyby ich nie było. Tutaj jakieś drobiazgi gdzieś tam, ale raczej tego nie widzę, żeby gdzieś leżały, więc najprawdopodobniej te wycieraczki nie zostały zamontowane nigdy na model. Zresztą patrzę tutaj do opakowania z częściami. Niestety spadło mi to na podłogę, ale są tu trąbki. No, te trąbki są takie, nawet bym powiedział, nie najgorsze, przestrzenne. Widać tutaj dziurę. No, tak więc będziemy może też częściowo uzbrajać tę lokomotywę. No i na pewno ta lokomotywa się przejedzie po makiecie. Nie ma innej możliwości, żeby taka piękność nie przejechała się po makiecie. Pozostawiam Wam ku radości tę lokomotywę. Zaraz zrobię zdjęcia tego modelu, natomiast również pokażę Wam w prezentacji zdjęcia z ilostanu, a więc będziecie mogli śmiało sobie tutaj, że tak powiem, jeszcze spojrzeć na tą lokomotywę. Tutaj pięknie się, dość delikatnie uniósł pantograf. Tak jak powiedziałem, pantografów nie komentuję, natomiast no, wygląda on efektownie, ponieważ nie podnosi się aż do samej góry, tylko tak lekko. To tyle z tej lokomotywy, z tej prezentacji. Zachęcam Was do obejrzenia całości odcinka, obejrzenia zdjęć. Jak również zachęcam Was do kolejnych odcinków, a już wkrótce będzie pewna dość ciekawa i bombowa nowość, która też przybyła do mnie z Włoch. A więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Życzę Wam udanego, odpoczynkowego dnia. Cześć!